Otwórz oczy fizyczne, zamknij. Otwórz, 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 zamknij. Ja teraz przenoszę całą twoją świadomość na twoje pięty. Bardzo, bardzo delikatnie nimi poruszaj i powiedz mi, czy tam pięty są. Są. Dobrze, teraz z powrotem przenoszę całą twoją świadomość na twoje oczy fizyczne. Otwórz je i powiedz, co zobaczyłeś na wprost, jak otworzyłeś oczy. Sufit. Znajdź tam coś, albo na suficie, albo tak, żeby ci było wygodnie widzieć. Jakiś element taki do zapamiętania. No jest taka kropka na suficie. Jest, super. A, tam ten masek, tak? Dobrze, przyjrzyj się bardzo dokładnie jemu. Bardzo dokładnie. Ja teraz przybliżam twój wzrok i widzisz go jeszcze bardziej dokładnie. Zapamiętaj ze szczegółami i teraz robisz mu zdjęcie, zamykasz oczy i wyobraźnie wyobraź sobie, że do niego patrzysz i powiedz, widzisz tak samo czy jakoś inaczej? Wyobraźni? Tak. No nie widzę go, ale sobie go wyobrażam. Tak dobrze, właśnie to o to chodzi, bo przecież przez oczy fizyczne nie zobaczysz, bo on jest zamknięty, więc wyobraźnią, patrzysz się wyobraźnią i widzisz go tak samo, tak? Tak. Otwórz jeszcze raz, przyjrzyj się jeszcze raz dokładnie, bo ja później zapytam cię o pewien element tej kreski, a ponieważ nie wiesz o co zapytam, więc teraz przyjrzyj się bardzo dokładnie, teraz robisz zdjęcie temu, zamykasz oczy, i przed oczami trzymaj cały czas ten obraz, żeby na chwileczkę nawet nie zginął. A ja całą twoją świadomość przenoszę na pięty, łydki, kolana, uda, brzuch, plecy, od kości ogonowej aż do podstawy czaszki, na klatkę piersiową i na twoje serduszko. Teraz tak się skup bardzo, bardzo mocno na swoim serduszku. Chodzi mi o odczucia. Powiedz mi, czy ono pracuje wolno, szybko, równo, nierówno. Chodzi mi o takie subtelne przekazy. Czy ma jakąś emocję? Tak, ma emocję. Co to za emocja jest? Tak jakby lekkie takie poddenerwowanie. Powiedz do niego, nie denerwuj się serduszko, to jest tylko relaks, to jest tylko odpoczynek, to jest tylko zabawa. Co on na to? Okej. Dobrze. Jak patrzysz na niego, to widzisz go jako mięsień pracujący, czy jakoś inaczej? Jako mięsień. Dobrze, to weź wyobraźnij sobie to serduszko w dwie dłonie, przytul do siebie, pocałuj i powiedz, kocham cię moje serduszko. Kocham cię serduszko. Co ono odpowiedziało? Ja też cię kocham. Dobrze. Połóż go teraz z powrotem na swoje miejsce i tak przyglądaj mu się tak z miłością, bo ono dla ciebie pracuje, a ja policzę do 5. Ono z każdą cyferką będzie zwalniać coraz bardziej, coraz bardziej, coraz bardziej. Na 5 zaśnie i wejdzie w taki błogostan, cudowny błogostan, w jaki nigdy jeszcze nie wchodziło wcześniej. 1, 2, 3, 4, 5. I śpi serduszko. Chodzi głębiej. Jeszcze głębiej, jeszcze głębiej. A ten stan błogości i spokoju rozchodzi się na całe twoje ciało. Całe twoje ciało jest teraz w takim idealnym stanie błogości. Jest teraz takie lekkie, spokojne, a teraz jest lżejsze od powietrza. Unosisz się tak falując w lewo, w prawo, do góry i jesteś pod sufitem. Dotykasz sufit, a teraz przechodzisz przez sufit, przechodzisz przez dach i jesteś na zewnątrz i 5 metrów nad dachem jesteś tego budynku. Powiedz mi, czy ten dach jest płaski, czy szczelisty? Szczelisty. Szczelisty, dobrze. Teraz unoszę ci jeszcze wyżej. Widzisz, jak się oddalasz od tych budynków, od tego placu, nawet od tej kuchni polowej i tego wszystkiego. Z ogromną prędkością pędzisz w stronę chmur i jesteś pod chmurami. Czubkiem głowy dotykasz chmur. Chmury są mięciutkie, delikatne, przyjemne, ale nie chcą cię przepuścić. Ty patrzysz tutaj na dół, na Maków, patrzysz na Polskę, patrzysz na cały świat. Dookoła cały świat widzisz wszystko, co chcesz. Nawet widzisz to, czego nigdy nie widziałeś. Ogromne połacie oceanów. Widzisz potężne, wielkie miasta, metropolie. Widzisz praktycznie wszystko, co chcesz. Jak tak się patrzysz na tą ziemię, to to jest wszystko takie normalne, czy jakieś inne? Takie normalne. Dobrze. Teraz chmury się rozstępują, ty wchodzisz do chmur i chmury się zamykają. Jesteś w środku w chmurze. Nic dookoła ciebie nie widzisz, tylko chmurę od środka. Powiedz mi, czy ta chmura od środka jest jasna, szara, czy jakaś inna? Taka lekko szarawa. Teraz nad głową otwiera się ta chmura i ty widzisz piękne niebieskie niebo. Tak piękne, jakiego jeszcze nigdy nie widziałaś. Wychodzisz na zewnątrz, a chmura się zamyka pod stopami i ty stoisz na chmurach. Dookoła ciebie są chmury, nad tobą niebo, słoneczko. Rozejrzyj się dookoła, Mirko, i powiedz mi, jak wielka przestrzeń jest dookoła ciebie. Ogromna. Widziałaś już kiedyś tak wielką przestrzeń, czy pierwszy raz? Nie, nie widziałam. Dobrze. Pobiegaj sobie po tych chmurkach, poskacz i powiedz, czy one są równe, nierówne, miękkie, twarde. Takie zwykłe doznania. Takie lekko miękkie. Takie uginają się, jak biegam. Dobrze. A teraz daj takiego nura w te chmury. Wskakujesz i wyskakujesz. Fajna zabawa? Fajna. No. Pokaturlaj się, pobaw się jak mała dziewczynka, tak na full. To jest bardzo bezpiecznie. Tu jest tak bezpiecznie, jak nigdzie indziej na świecie. Tu możesz skakać, tańczyć, bawić się, fruwać, robić co chcesz. Tu wszędzie jest miękko i bezpiecznie. Powiedz, jak się bawisz? Beztrosko. O to właśnie chodzi. Pobaw się tak, poczuj tą beztroskość, poczuj to, stań się tą beztroskością. Wszystko reszta jest nieważne. Najważniejsze, żeby się dobrze bawić, dobrze czuć. To jest najważniejsze. Teraz podskakujesz i latasz jak ptaszek, w lewo, w prawo, wyżej, niżej, robisz piruety, fikołki. Fajna zabawa, takie latanie. Super. Latałaś już kiedyś, czy pierwszy raz? W snach, tak, latałam w snach. Super. Właśnie, teraz podoświadczaj tego, co wtedy. Ja też latałem, ale to było w dzieciństwie. Teraz jakoś mi się nie chce latać. Jak popracuję przez cały dzień, to już mi się w nocy latać nawet nie chce. Polataj sobie, pobaw się tak na full. Przyspieszaj do ogromnych prędkości. Biliardkrotnie z większą prędkością niż prędkość ponadświetlna. Skręcasz w lewo, w prawo, wyżej, niżej. Robisz fikołki, piruety, śruby. I latasz sobie. Dzieje się coś? Jakieś przeciążenie? Jakieś... Czy to wszystko jest... To jest wszystko normalne. Opatrz. Wszystko jest normalne. Właśnie. To jest to. Tak latasz tam w oddali, jest najwyższa góra świata, ją widzisz sobie, ona wystaje ponad chmury, ponieważ to jest najwyższa, ma wieczne śniegi na zboczach, sam czubek jest równo ścięty jak stół i ten placek wielkości stołu. Teraz lecisz na ten szczyt bardzo wysoko i lądujesz na nim swoimi bosymi stopami, stajesz na szczycie tego placyku i tak jak powiedziałem, dookoła ciebie są zbocza tej góry, tam daleko, aż do tych chmur, na których przed chwilą biegałaś, skakałaś i nad którymi latałaś. a nad tobą jest niebo i słoneczko. Rozejrzyj się dookoła i powiedz, jak wielka przestrzeń jest dookoła ciebie. Niesamowite. Jakie to uczucie stać na takiej najwyższej górze świata i mieć wszystko poza sobą, pod sobą, być z dala od wszystkiego i być całkowicie wolny. Nie mam żadnych lęków, jest super. Ja kasuję wszystkie twoje lęki, strachy, obawy, wszystko kasuję i ten stan jest twój naturalny. Tylko to są bardzo silne wiatry. To są tak silne wiatry, że wszystko, co napotykają, porywają, zamieniają w pył. Ja jeszcze zwiększam ich prędkość do 100 000 biliardów kilometrów na ułamek sekundy. One chwytają całe ubranie, zdzierają z ciebie i ty tu stoisz nago, a te wiatry zamieniają te ciuchy w pył i robią taką chmurkę pyłu za tobą. Teraz te wiatry zrywają twoją skórę i ty widzisz wszystkie swoje mięśnie bez skóry na wierzchu. Teraz zrywają wszystkie mięśnie, wszystkie twoje organy, wszystkie ciała, zmysły, choroby, jakieś klątwy, kary, winy, pasożyty energetyczne i takie połączenia, powiązania karmy, ale i powiązania, połączenia, jakieś długi, zobowiązania, pieczęci, umowy. Wszystko z ciebie zrywają te wiatry, czyniąc cię całkowicie czystą i wolną, ale jako szkielet stoisz tam jeszcze. To resztę zamieniają w pył, z którego nikt, a nic się nie może odbudować i taka jest wielka chmura pyłu. Powiedz mi, jak wyglądasz jako szkielet? Śmiesznie, zabawnie, czy jakoś inaczej? No tak trochę śmiesznie. A poruszaj szczęką, tak pogadaj coś. To zawsze śmiech wywołuje w człowieku. A jeszcze jak się skacze różkami, to wszystko klekocze, jak bocian na łące, no to już jest w ogóle... Chcesz się pozbyć tego szkieletarka? Tak. Dobrze, teraz wiatry porywają go i wszystko z nim, co ciebie stanowiło, porywają, zamieniają w pył i do tej chmury. Ja biorę tą chmurkę po ubraniu, do tej chmury dłużej dodaję i absolutnie wszystko, czym było, jest i będzie. Wszystkie twoje wyobrażenia, klątwy, kary, winy, powiązania, połączenia, zobowiązania, długi, choroby, bóle, emocje, cierpienia, nieporozumienia, absolutnie wszystko jest w tej chmurze. Od początku twego istnienia, jak powstałaś, aż do końca, kiedy będziesz. W tą chmurę uderza potężny piorun i żywym ogniem spala. To wszystko znika, nie ma, nie było i nigdy nie będzie. A ty jesteś całkowicie od tego wolna. Powiedz mi, co poczułeś w związku z tym i jak się czujesz? Taką lekkość. Tak jakbym była powietrzem. Właśnie jak wyglądasz tam na tej górze? Nie ma mnie, ale wiem, że jestem. Pierwszy raz doświadczasz takiej prawdy o sobie jako o istnieniu? Czy już kiedyś doświadczałaś takiego czegoś, że widziałaś, że jesteś, tylko nie widziałaś, kim jesteś, czym, a nie widziałaś żadnej postaci, nic? Na twoich sesjach tak. Doświadczałem tego. Super. Wiesz, chodzi o to, żeby to zapamiętać. Jak kiedyś opuścisz ciało, to żeby nie wpadać w panikę, bo wtedy będziesz musiała przejść na drugą stronę z pieluchami. Chodzi o to, że śmierć nie istnieje, naprawdę nie istnieje. No ale jak człowiek jest zastraszony, zalękniony, to mu tego nie wytłumaczysz, więc nie ma co tłumaczyć komuś. Ja to mówię. Nawet tym zalęknionym mówię, ale raz i zostawiam ich w spokoju. Bo to też działa. Wiesz, jak się powie nawet takiemu zalęknionemu człowiekowi, że śmierć nie istnieje, że życie wieczne i wcale to nie chodzi o to życie wieczne, o którym mówi Kościół, to gdy ten ktoś później umiera, jak my to mówimy, przychodzi na drugą stronę, to on pamięta te słowa i wtedy je rozumie. I wtedy ma możliwość coś zrobienia. To jest bardzo ważne, żeby mówić, wspominać. O, wspominać to, tamto, ale nikogo nie przekonywać, bo ich się nie da przekonać, dopóki tego nie zrozumieją. Mnie kiedyś ktoś tam przekonywał, to ja myślałem, że jest chory. Dzisiaj myślę inaczej. Dlatego ważne, żeby pamiętać, kim się jest, że jest się istnieniem, które cały czas czegoś doświadcza. I takie prawdziwe życie to jest od momentu powstania w nieskończoność. A ponieważ to istnienie było, jest i będzie i nie ma czegoś takiego jak powstanie, więc cały czas się jest. Dlatego jak się chodziło do kościółka, kiedyś to ksiądz mówił, że jam jest. To coś tam wiedzieli, coś tam szeleściło, ale to sobie później ubrali w szatki, bo to coś zaczęło chodzić z tacą i zbierać mamonę. Potrzebujesz coś może tu jako ta świadomość? Nic. No widzisz, teraz nawet wiesz, nic. Że jak zbierają tą tacę, to dla siebie, dla swojej zabawy i uciechy. Więc nie dokładaj im się, bo tylko oni się dobrze bawią, a ty masz mniej. Za swoje pieniądze to ty się sama baw, za swoje dobra sama się baw. Rozumiesz, co chodzi? Tak. Popatrz, jakie imperia pobudowali z ludzkiej głupoty. No to nie są żadne dary, to jest głupota. Ludzie sobie od ust odejmują, od zabawy odejmują, od przyjemności, dają na jakiś wymyślony cel, to wszystko idzie, tam gdzie się bawią, a ten biedak biedę klepie i nie rozumie, że nic z tego nie ma i nic z tego miał nie będzie. Rozejrzyj się tutaj, Mirko, dookoła i powiedz mi, czy jest tu Bóg? Nie widzę. A czy tu ktokolwiek jest oprócz ciebie? Nie ma nikogo. I teraz uważaj na to pytanie. Z kim rozmawiasz? Sama ze sobą. Tak, zwróć uwagę, z kim rozmawiasz i skąd ten głos do ciebie dochodzi. Słyszałaś o iluzji, mówiłem o iluzji, inni mówią, ale teraz ją poznajesz, że to wszystko, co stworzyłaś, z tym masz rozmowę. Wykreowałaś absolutnie wszystko. Nie, Piotrusia, Kamilkę, siebie wykreowałaś. I cały ten, jak to mówią, w jakiejś narodowości bardak. I tu zaczyna się zabawa i utożsamianie, ale traci się pamięć i później jest kłopot. Chodzi o to, żebyś to zapamiętało. To jest bardzo ważne. Teraz, jako tą świadomość policzę do 3 i przeniosę cię do tego miejsca, w którym jesteś, jako jedna całość. Obojętnie, gdzie to jest. Policzę do 3 i na 3 tam cię przeniosę, a właściwie na 3 tam wystrzelę cię z ogromną prędkością i od razu się tam znajdziesz. 1, 2, 3. Powiedz, gdzie jesteś, co widzisz, co słyszysz, co czujesz i co myślisz. Nic nie widzę, tylko jest taka jasność. W tej jasności jest taka cisza. Taki spokój. Czy kiedyś już zaznałaś takiej ciszy i spokoju, czy pierwszy raz? Już kilka razy. Kilka razy? O, to cudnie. Jesteś szczęściara. No bo ty mnie tam zaprowadzasz. No to cieszę się bardzo. Dobrze. W takim razie wchodzisz jeszcze głębiej w ten stan, jeszcze głębiej i jeszcze głębiej. Stajesz się tym stanem i on już twoim naturalnym stanem jest ciszy, spokoju, równowagi. Przyjmujesz tak? Tak. Dobrze. Teraz może za dźwiękiem, który będzie Kamila dla ciebie intonowała, żeby to wszystko się utrwaliło i żeby już tak zawsze było. Dobrze, Milko, powiedz, co poczułaś, co czułaś, jak się czujesz? Taką falę przepływającą przez moje ciało. Takie ciepło. Taką błogość. Piotruś, zobacz, co Mirkę męczy z tym kaszlem. Co jest powodem? Daję ci okulary prawdy, przy którym nikt ani nic nie może ukryć. I zobacz, gdzie to jest, co to jest, z całą historią. O co tu chodzi? To jest rozległe w czasie. Mówię takim zduszaniem. Stare zaniedbanie. Od jak dawna masz ten kaszel? Tygodnia. Masz jakieś coś starego, co długo było. To coś w którym miejscu się umiejscowiło? U dołka. Mhm. Dobrze. W takim razie chcę, żeby ci to, Mirko, atomowo wyciąć z powiązaniami, połączeniami, usunąć, oczyścić, naprawić. Tak, bo to spływa mi tutaj z zatok i spływa do gardła. Dobrze. Piotruś, teraz jesteś chirurgiem domowym, zoperuj to, ale z przyczynami. To wycinasz jako skutek, ale z przyczynami. Usuń wszystko i to, co jest przyczyną, napraw. Mhm. Dobrze. Ja teraz zabezpieczam i już nigdy nic tam się nie może wydarzyć. Dobrze. Teraz, Mirko, przejdźmy do tego, co mówiłaś o tym zdarzeniu. Co to jest? O co tu chodzi? I co chcesz się w związku z tym dowiedzieć? Ale o jakie zdarzenie, bo teraz nie wiem. Mówiłaś tam, że chciałaś coś sprawdzić, co ci się tam przytrafiło, coś. Umknęło mi, tylko wiem, że chciałaś coś dowiedzieć. No właśnie, to chodziło o tą chorobę, że właśnie tak mnie zaatakowało, niestety załóg. O to chodziło. Ja myślałam, że to i coś jeszcze. Nie wiem, dlaczego mi się to podzieliło na dwie. Tak, i to po prostu jest jakby, no tak jak mówię, no, momentalnie dostałam takiej gorączki, mimo tego, że codziennie chodziłam, pływałam przez prawie 1,5 miesiąca na basen i wszystko było okej. Nic to nie temat mnie zaatakowało i po prostu to były takie objawy jakby grypowe na początku, a potem się to takie bóle mięśniowe, takie i w ogóle właśnie od jakiegoś czasu mam takie bóle mięśni, taką słabość. No właśnie nie wiem, skąd to się wzięło. Dobrze, Piotr, skąd to się wzięło, to o czym mówi Mirka? Bóle rąk, takie właśnie nie mogę nic trzymać w rękach, bo nie mam siły. To trochę się, skąd to się wzięło, przenoszę się do tego zdarzenia, które to rozpoczęło, inicjowało i się wydarzyło. I co to jest? Pytałem się szachownicą i jakby się ten konik ruszał, ale on jest połowiony w połowie czarny. Masz jakąś koleżankę, przyjaciółkę? No mam taką koleżankę. Jaka ona jest? Kościółkowa. Myślisz, że ona mogła ci zaszkodzić, czy nie? Nie wiem. Teraz powiedzmy. Myślę, że nie, ale nie wiem. Teraz powiedzmy, bo ktoś ci zaszkodził. O, ja wiem, kto mi zaszkodził. Kto? Moja szwagierka. A dlaczego? No ona ma takie... Myślę, że to jest jakieś chorobowe. Ona tam do wszystkich wysyła jakieś takie SMS-y obraźliwe i w ogóle. Mhm. Tak, od jakiegoś czasu ona właśnie. Dobrze. Mamy to naprawić i cofnąć? Tak, oczywiście. Dobrze. Na mocy wolnej woli twojej, bo taką masz, ja zabieram to wszystko, co było i na gardle, i w przestrzeni, i na ciałach, i w zmysłach, gdziekolwiek to się umiejscowiło, ja to wszystko zabieram z ciebie, całkowicie cię uwalniam i wysyłam to do tej istoty, która to do ciebie wysłała. To ją oblepiam, a ty jesteś do tego całkowicie wolna. Piotruś, co się dzieje z tą istotą, do której to wszystko wróciło? Ona spadła do stanu, nie rozumie dobrze. Czy ona jest choleryczką? Tak. Dlatego spadła do stanu. Chciałem sprawdzić, czy to na pewno osoba, bo nie chciałem nikomu szybko robić. Tak, tak. Ja w ogóle generalnie cały czas nią mam od początków mojego małżeństwa, to jest siostrą mojego męża byłego. Ona zawsze mi zazdrościła jakieś takie dziwne rzeczy. No właśnie, bo ja to widziałem, że podłoże zazdrości to jest stare. Tak, to jest stare, to jest bardzo stare i to po prostu ona ciągle do mnie to wraca, ona ciągle mi to serwuje. Już nie wróci. Teraz poszło do niej z powrotem i teraz słuchaj, co jeszcze zrobię? Ponieważ zostawię ją z tym, bo to jest paszki. Więc to zostawię, ale teraz układam ciebie takimi lustrami dookoła, które będą odbijać wszystko i ty już nie będziesz ani dla niej widoczna, ani dla nikogo innego tego typu. Wszystko, co będą wysyłać do ciebie, będzie od tych luster odbijało i do nich wracało. Przyjmujesz, tak? Tak, oczywiście. I tak zostaje. Ja to zabezpieczam i już absolutnie dla paszkwili nie jesteś widoczna, a szczególnie dla niej. Dobrze. Powiedz, Mirko, co byś jeszcze chciała? Chciałabym się dowiedzieć, kim byłam w poprzednim wcieleniu i co to nie za bardzo rzutuje na moje obecne życie, ponieważ moje małżeństwo się rozpadło, ale jestem sama i... Chcesz poznać przyczyny tego? Tak. Dobrze, ja przenoszę ciebie teraz do wcześniejszego życia, tego, które ostatnio doświadczyłaś, przenoszę i masz tam na przykład 6 lat. Powiedz, jak wyglądasz, kim jesteś i co się dzieje. Nie mam gruntu. Dobrze, Piotruś? Łania mi się pokazała. Łania? Dobrze. Gdzie jest teraz? Dobrze. Dobrze, jest sama? Mhm. Dobrze. Teraz przeglądasz całe życie Mirki z tamtego czasu. Od początku, jak się urodziła i wszystko aż do momentu, jak tam zakończyła swoje doświadczenie i opowiedz całe jej życie z tamtego czasu. No sobie spokojnie żyła, dopóki jej nie zastrzelono. A zastrzelona została. Ile miała lat, jak została zastrzelona? 30 parę. 30 parę. Kiedy się twoje małżeństwo rozpadło? Ile miałaś lat? 43, urodziłam tego najmłodszego syna, jakieś 45, tak. 45 lat. 44, tak. Rozumiem. Dobrze, bo teraz tak. Tu by trzeba było przeliczyć, bo byłaś sarną. Rozumiesz? Zostałaś zastrzelona i teraz chodzi o to, że trzeba było przeliczyć te lata, jak się tam u zwierzęcia liczą. Ale myślę, że jest to, bo tu jako człowiek miałeś więcej lat, a zwierzęta krócej żyją, więc tam jakiś ten przyjdzie jest mniejszy. Jest to bardzo duże prawdopodobieństwo, że to odpowiada temu. Dlatego, że wtedy, gdy zginęłaś, zostało coś przerwane, więc w tym życiu, w doświadczeniu, mniej więcej w tym czasie następuje też jakieś przerwanie. To już mam sprawdzone, że to się tak dzieje. Bardzo często się zawsze pytam, a ile masz lat? A ile masz tu lat? I od razu, co się wydarzyło, pięknie wychodzi. Czyli jakby te zdarzenia są różne, ale mają jakieś wyznaczniki wspólne do tych zachowań. Ciekawe. To dobrze. Ja codziennie obserwowałam, mieszkałam w bloku na 4 piętrze tam. I właśnie przychodziły takie sarenki. Tam było takie pole, takie samosiejki, las. No i właśnie przechodziły takie sarenki, obserwowałam, a teraz zabudowali i budują bloki. Także... A ja już to słyszałem. Od ciebie to słyszałem? Tak, ode mnie. Nosem już to słyszałem. Już myślę, nie wiem, bo niekiedy to już się podejrzewam różne rzeczy, ale dlatego, że teraz jakbyśmy rozmawiali, rzeczywiście. Ale popatrz, jak mówiłeś o tych sarenkach wtedy, to przyszła mi taka myśl, że one jakby przychodziły i potem właśnie znowu następuje to zasłonięcie, rozumiesz? Mhm. Dlatego, że zwierzęta mają pamięć. I dlatego do jednego zwierzęta podchodzą, drugiego nie. I ludzie zastanawiają się niekiedy, dlaczego mają zaufanie, dlatego, że one jeszcze nas postrzegają jako jedną ze swoich. Mhm. My mamy inne wyobrażenia i to jest naszym problemem. Dobrze. Musimy coś zrobić z tym. W takim razie, Piotruś, ja teraz oczyszczam cię, całkowicie zdejmuję wszystko z ciebie, daję na ciebie dekoder, zdekoduj Mirkę. Połowiczna rozmowa. Dobrze. Uświadom to, co zachwiało tą równowagę. Uzupełnij wiedzę, zamknij program, skasuj i wyrównaj równowagę. Żeby było równo wszystko i żeby dalej płynęło. Mhm. Dobrze, co jeszcze? Odcięcie do płynu. No dobra, trudno. Nie mamy innego wyjścia. Zobacz, co spowodowało odcięcie dopływu. Uświadom to. Napraw. Zamknij program. I zrób przepływ, żeby był dalej. Mhm. Dobrze, co jeszcze? Obciążające zbiory. To są jakieś stare zapisy, jakaś stara karma. Uwolnić od tych starych zapisów, od tej starej karmy? Tak, oczywiście. Super. Weź te wszystkie zbiory, to wszystko. Uświadom, że już są niepotrzebne i nieważne. Pozamykaj to wszystko. Skasuj, udrążnij wszystko, żeby dalej wygląda bez obciążeń. Mhm. Dobrze, co jeszcze? Przyjęcie rdzenia. Wygląda na to, Mirko, że bardzo były duże naciski na ciebie w ciągu życia i ciągle ktoś od ciebie czegoś wymagał i cię tak przesuwał, że się wygięłaś na bok. Dokładnie. Taka jesteś wygięta jak, prawie jak C, jak U. Tak, nikt nie żył swoim życiem, tylko zawsze... Dlatego to strasznie cię. Dobry, wiesz co zrobimy? Dlatego też nawet powiem ci, teraz jestem na takim rozdrożu i nie wiem nawet, czym mam się zająć, żeby w ogóle, ja dużo rzeczy umiem, tylko nie umiem ukierunkować siebie. Spokojnie, spokojnie, zaraz to zrobimy, tylko musimy ponaprawić starą historię. Okay. Dobrze, w takim razie Piotruś teraz weź, zbierz te wszystkie naciski, uświadom je, pozamykaj i skasuj. I teraz napraw i wyprostuj to wygięcie, żeby było proste. Żeby przepływ prosty i wszystko wróciło do normy. Mhm. Dobrze. Co jeszcze? Powtarzalne zakończenie doświadczeń. Wygląda na to, że już któryś raz z kolei przerabiasz to samo. Czyli tak. Nie wyciągałaś wniosków, nie zrozumiałaś nic i nie pozamykałaś tego. Ale ci powiem, że masz tutaj trochę szczęścia, bo zaraz się to pozamykamy cholerstwo i w następnym życiu, jakbyś się wybrała na doświadczenie, nie będziesz musiała, już tego kontynuowała, przerabiała dalej, rozumiesz, bo już będzie zamknięte. Chcesz, żeby to uświadomić wszystko i pozamykać te programy i zakończyć to doświadczenie? Oczywiście. Super. Piotruś, oczyść, uświadom wszystkie te programy. Tak, żebyś mógł zamknąć, zamknij, skasuj. Już nie ma, nie było i nigdy nie będzie. Już są przerobione. Co poczułeś teraz? Tak, która nie dała nic, tylko tak. Taka fala jakby przeszła przeze mnie. Dobrze. Bo właśnie chciałem zobaczyć, co to było. Dobrze, co jeszcze, Piotruś? Wyrzucenie zdrowych nauk. Cóż, takiego wydarzyło się, że wyrzuciło. Co to jest? Co wyrzuciło? Co wytrąciło ją? Napotkanie zaprzyczynienia się. Naprawić to, Mirko? Tak, oczywiście. Nie chcę mi się tłumaczyć tego, bo to jest takie bardzo zawiłe, wiesz? Ale na pewno potrzeba naprawy. Uświadom ich wszystkich. Pozamykaj programy, usuń. Przywróć z powrotem na drogę i nadaj kierunek taki, jaki miał być, żeby dalej się wszystko działo. Mhm. Dobrze, co jeszcze? Dobrze, świetnie. W takim razie teraz, Kamilko, zaintonuj dźwięki, które to wszystko ułożą, ustawią, wzmocnią, ustabilizują. Co poczułaś i jak się czujesz teraz? Taką falę błogości, takiego spokoju, takiej równowagi. Tak jakby to taka, oprócz dźwięku, taką białą, wchodzącą we mnie mgłę. Tak jakby taką energię. Dobrze. Ja teraz wzmacniam to wszystko. Zabezpieczam twoją własną energią. Bardzo głęboko wchodzisz w ten stan i on już jest twoim naturalnym stanem. Przyjmujesz tak? Tak. Dobrze. Czy coś jeszcze chcesz, czy to wszystko? No właśnie chciałabym wiedzieć, czym mam się zająć. Dobrze. Piotruś? Muszę sobą. Sobą. O, tak, sobą to ja wiem. Tak, już ci wytłumaczę, o co chodzi. Bo to tylko trzeba zrozumieć. Sobą to znaczy, że musisz, ale nie mam innego słowa. Musisz jakby sobie przypomnieć, co chciałaś robić kiedyś, czym się zajmować, ale zacząć od jakichś drobiazgów. Może to być ogródek z kwiatkami, rozumiesz, warzywa, ale może być to na przykład haftowanie, może być to malowanie, może być to, nie wiem, nawet pójść do jakiegoś klubu seniora na tak zwane tańce, rozumiesz? Czy jakieś, nie wiem, nauka obsługi komputera, czy jakieś coś, bo to nie ma znaczenia za bardzo wielkiego, tylko ważne jest to, żebyś to, na co zechcesz pójść, żeby ci to sprawiało jakąś tam przyjemność, czy twoją ciekawość, a tam będąc poznasz ludzi, poznasz wiele sytuacji i wyklaruje się to, czym się powinnaś zająć. Rozumiesz? Niekiedy są tak zwane pośrednie rzeczy. Nie bezpośrednie, tylko pośrednie i wtedy automatycznie zaczynasz jakby dostrzegać swój cel, swoje miejsce i to, co robić. Bo tu chodzi o to, że wygląda na to, że zaczynasz się nudzić. Tak. Tak, właśnie o to chodzi. Że już wszystko mnie znudziło i teraz szukam czegoś innego. Czegoś nowego, czegoś nowego. I bardzo dobrze. Więc zrób to w ten sposób, co ci mówię. Wybacz coś takiego, co będzie troszkę zgodne z tobą, ale też wyjściem do ludzi, do jakiejś sytuacji, do jakiejś... To jest tak jak z tym chłopakiem, wiesz? Jest chłopak i na przykład ten chłopak poznaje tam jakąś dziewczynę. Ta dziewczyna ma koleżankę. Ta koleżanka ma inną koleżankę i on się z nią żeni. Ale musi poznać te dziewczyny, musi się otworzyć na te rzeczy, żeby poszło dalej. To jest tylko taki przykład, ale bardzo mądry przykład. Dlatego, że jeżeli ktoś boi się zrobić kroczek, no to nie zrobi nic. Jeszcze Kleszu chciałam się spytać, słuchaj, ja często widuję właśnie UFO. Znaczy takie właśnie, nie z bliska, bo nie mam żadnej lądnetki i tak dalej. Tak. Ale właśnie gdziekolwiek jestem, to widzę, że przesuwają się, wiesz, no to jest widoczne. Tak charakterystycznie. Charakterystycznie, tak. Czy to jest związane z notarzem w jakimś sensie? I tak, i nie. Żeby ci to dobrze wytłumaczyć, to jest tak. My wyobrażeniowo myślimy, że jesteśmy ludźmi, a my jesteśmy tak naprawdę kosmitami. Mhm. My to oni to my. Jest to jedna wielka rodzina, tylko ten, co nie ma pamięci, to zaczyna wariować. Więc zaakceptuj to wszystko. Oni sobie są, niech sobie będą, my jesteśmy, sobie jesteśmy. Gdy wróci nam pamięć całości, to wszystko zrozumiemy. Nie ma co na siłę na razie jakby się tym zajmować. Przyszłość opiekowana. Często tak bywa. Ja pamiętam w dzieciństwie pasłem sobie krówki na łące i ja miałem takie wrażenie, że cały czas gdzieś w przestrzeni jest jakiś obiekt. Dzieckiem byłem wtedy. Ja, miałem wrażenie. Ja nawet go tam widziałem, taki kulisty, srebrzysty obiekt był i że tam ktoś mi jest bliski, tak, i on jakby mnie pilnuje, ale w sensie takim, jak się pilnuje niewolnika, tylko pilnuje mnie, jakby może dwa to złe słowo, ale jakby jest w mojej przestrzeni, ktoś mi jest bliski i dobry, ja się tego nie bałem, ani nie miałem złych odczuć, rozumiesz? Potem jak już zacząłem dorastać, to gdzieś to zanikło. Mówię, my jesteśmy wielowymiarowi. Tak, ja to akceptuję. Nie mam z tym problemu. A jeszcze Leszko odnośnie mojego odżywiania, bo ja długi czas byłam wegetarianką, teraz miałam jakiś taki okres, że tej takiej słabości właśnie, że wchodziłam na przykład na 4. piętro i byłam, zadyszkę miałam i w ogóle ja generalnie jestem... Zakwaszony organizm na 200%. No właśnie, no i taką słabość, tak jak powiedziałem. Tak. Więc stosowałam niby tak, piłam, ale piłam właśnie w ten sposób, co ci mówiłam. Takim innym sposobem. Mm. Także to wystarczy tylko rano, tak? Pić? Rano wypij sobie, tak powiedzmy, żeby było z pół szklanki takiej letniej wody. Mm-hmm. I do tego taką płaską, na początek możesz sypnąć taką troszeczkę bardziej czubatą. Rano i wieczorem. Taką dawkę uderzeniową, żeby odkwasić organizm, a potem codziennie taką, powiedzmy, płaską łyżeczkę. Rano i wieczorem. I tak zawsze. Mhm. I tak zawsze. Dlatego chodzi o to, żeby organizm odkwasić. Zniknie to wszystko. Mhm. Naprawdę. Naprawdę. Tak, bo po prostu to mi jakoś tak, wiesz, był dyskomfort dla mnie, bo ja lubię dużo chodzić i w ogóle. Dokładnie. Ja ci powiem, ja na przykład robimy coś tego i ja, jakby te upały, no to ja sobie zacząłem popijać siade mleko. Mhm. Kefir. To jest wszystko w porządku, ale pamiętać trzeba, że siadłe mleko kefir zakwasza. I nie ma co tu się oszukiwać. No dobra. Raz wypiłem, drugi raz wypiłem, a niekiedy w ciągu dnia na 3 buteleczki sobie wypiłem tego kefirku. Noc, a spać nie mogę. No, poszedłem, wypiłem sodę i za chwilę spałem. Rozumiesz? Bo chodzi o to, że jak masz zakwaszenie, ciężko serce pracuje, tworzy się niepokój i wtedy nie możesz usnąć, bo masz niepokój. Bo organizm alarmuje, coś się dzieje. Wypijam sodę, kwasy zostały zneutralizowane, mięśnie zaczęły normalnie pracować, a tu pracuje mięsień serca, który przy zakwasie mamy zawały i różne pierdoły i wszystko się unormowało i ja sobie przespałem rano. Zaczęło mnie to trochę denerwować, że myślę sobie, kurczę, Felek, no tak dobrze było i sobie od czasu do czasu siadłem, mleczko wypiłem i musiałem z niego zrezygnować. Leszko, jeszcze sprawdź ten mój dom, bo tam mówiłam ci, że tak nie bardzo się czuję. Mhm. Dobrze. To ja w takim razie teraz ciebie, Kamilko, i ciebie, Piotrusiu, ale i ciebie też, Milko, przenoszę do twojego domu i daję wam okulary prawdy, przy którymi nikt ani się nie ukryje i zobaczcie, jaka tu jest energia, jaka tu jest atmosfera. Kamilko, jak postrzegasz ten dom? Tak niepewnie. Myślę, że jakieś ciemne kształty pasały. Słuchajcie, ludzie są. Nie spodziewałem się, że będzie taka sytuacja, no ale wszyscy żeśmy zobaczyli podobnie. Ta jednak szarość i takie zaburzenie tej energii jest tak ewidentne. Kto to może tą energię zaburzać, Mirko? Ktoś mieszka jeszcze w tym domu? No, mój syn mieszka. A jaki on jest, ten syn? No, oczyszczałeś go, pamiętasz, takie problemy duże w ten syn mam. On jest tym, który tą energię tam zaburza. Mhm. Wiesz? Dobrze, zrobimy coś takiego. Chcesz, żeby tego syna dekoderem zdekodować? Tak, oczywiście. Co, że? W takim razie ja oczyszczam twój cały dom i całą okolicę i wszystko zamieniam w czyste światło. Piotruś, zdejmuję z ciebie wszystko, nakładam dekoder. Jak twój syn ma imię? Piotr. Piotr. I Piotruś teraz zdekoduj Piotra. Syna Mirki. Czemu są? Uświadom. Mhm. Dalej. Chaotyczne powiązania. Porozwiązuj wszystkie, poukładaj. Odłącz te, które są zbędne. Mhm. Dalej. Przyjmowanie zbędnych informacji. Odetnij go od tych zbędnych informacji. Całkowicie odłącz go. Podłącz go tylko pod własną jego nadświadomość, żeby dostawał informację o nadświadomości tylko. Po to, żeby go wyprowadzić na prosto. Mhm. Dalej. Samoblokowanie się. Usuń mu te programy, które mu umożliwiają to, żeby on sam się blokował. Usuń, żeby nie było i żeby on nie miał możliwości się sam blokowania. Dobrze, co dalej? Wchodzę w zapętlenie. Zobacz, z jakiego powodu on wchodzi w te zapętlenia. Co jest powodem? I napraw to, żeby to nie dawało mu możliwości wchodzenia w zapętlenia. Dobrze, co dalej? Dobrze. Masz syna jak nowego. Cieszę się. Już po ostatnim trochę było lepiej. Tylko nic mu nie ma. Nie, nie tak serdecznie. Jeszcze powiem ci... Momencik. Mhm. Tak, jeszcze coś chciałam. Dobrze, ale poczekaj. Czekaj, bo chodzi o niego. Czy ta relacja z tym moim byłym mężem, czy on nadal jakby w pewnym sensie nie ma wpływu na moją przestrzeń? Nie. Nie? Nie, on nie ma. No to jego żona też jest taka zazdrosna jakaś, nie wiem, on nie... To nie, to w niej jest problem. I ona będzie musiała to tak przerobić, jeżeli by jej cokolwiek ingerować, byłoby gorzej. Więc to trzeba zostawić. Nie, tylko po prostu... Tak. Ty, najważniejsze, że ty jesteś tutaj jakby odłączona, wolna od tego. Dobrze. A jeżeli chodzi o finanse, czy to się poprawi? U ciebie jest bardzo ładny przepływ. Wszystko jest dobrze. Tak, bo już tak nie myślę o tym, wiesz. Tak, o to właśnie chodzi. To nie myśl o tym. Jak ja to puściłam, powiem ci naprawdę. To popłynęło. Dokładnie. To, co ci mówię, żebyś odpuściła i dalej to po prostu nie myśl o tym, to nie jest istotne. Jak to w tym powiedzeniu... Pan wie, co ci trzeba i ci da. Tak. No. Niczego mi nie trzeba, bo Pan wie, co... No, jakoś tam jest ta pierdu. Dobra. Mirko, policzę do 3, wybudzisz się, będziesz się cudownie czuła i tak zostaje. do tego już nie wracasz wszystkiego, nie rozmyślasz nic, bo to wszystko, co zrobione, jest zrobione. Nie wolno do tego wracać, żeby czegoś nie zaburzyć. Rozumiesz? Tak. Myślisz tylko do przodu. Masz zajęcia, masz czym się zająć, tam coś robisz i idziesz do przodu, a co było nie jest, nie pisze się w rejestrze. 1, 2, 3, 4, 5. Jesteś tu, teraz przyjmij władzę, kontrolę swoimi ciałem, sami poruszaj się i powiedz, jak się czujesz. Dobrze.